kilka centymetrów i doszłoby do tragedii. Kierująca samochodem osobowym oszukała przeznaczenie, kiedy przez przednią szybę wpadł jej do auta kilkunastokilogramowy starowy przedmiot. Całą sytuację zarejestrowała kamera zamontowana w samochodzie kobiety, a policja ustaliła już właściciela ciężarówki, z której odpadł niebezpieczny element. Fatima Orlińska. Kierowca ciężarówki, z której wypadł stalowy element, nie miał nawet pojęcia, że na drodze wydarzyło się coś złego. Jak informuje policja, o fakcie dowiedział się dopiero wtedy, gdy funkcjonariusze dotarli do niego z nagraniem. Jak widać, kilka centymetrów zadecydowało, że nie doszło do tragedii. Skończyło się na poważnym uszkodzeniu samochodu. Samochód to była ciężarówka z takim dźwigiem HDS, czyli samorozładująca się, można powiedzieć. Kierowca tam rozładowuje po dostarczeniu towaru. I to była taka stopa, podstawa stopy stabilizującej przyczepę. Dlaczego ona odpadła? To będzie właśnie od tego postępowania, które tutaj prowadzimy, no wstępnie tam wszystko wskazuje, że jakaś wsteka techniczna nastąpiła, ale oczywiście będziemy badać w Urzędzie Dozoru Technicznego, bo tego typu samochody, pojazdy wymagają odpowiednich przeglądów i tak dalej. Tak czy inaczej, sprawa trafi do sądu. Sama poszkodowana dzięki nagraniu z wideorejestratora będzie mogła liczyć na odszkodowanie i pokrycie kosztów strat. Policja przypomina, że korzystanie z samochodowych kamerek często pozwala ustalić przebieg wypadku lub kolizji. Warto więc taką kamerę w swoim samochodzie mieć. Często jest, że odpryski na szybach pozostają po takim tym, no i kierowcy się do tego nie przyznawają, że takie miejsce ma znaczenie, ale przeważnie po budowach wyjazdu pierwszych z budów tak jest, bo są te drogi jednak uwalone z tych piasku, glin i kamieni, żwirów. Najwięcej niebezpiecznych sytuacji, które widziałem, zdarzały się w zimę podczas spadającego lodu z naczep tirów. Bardzo często byłem świadkiem tego i nieomalże byłem uczestnikiem takiego wypadku. Więc uważam, że to jest naprawdę duże zagrożenie. I w takich sytuacjach nagranie może być dowodem w sądzie. Po jego obejrzeniu nawet sprawca nie powinien mieć wątpliwości, kto zawinił.